Dzień dobry YouTube. Witam Was serdecznie. Zanim rozpoczniemy sobie dzisiejszy trening pleców, pokażę Wam, co zamówiłem z Gymshopu. Kto oglądał mojego Instastory, ten wie, że zostało mi jedynie gówniane bananowe białko. Ubolewałem rano strasznie, bo zepsuło mi to koncepcję całą mojego pięknego śniadania. Natomiast przyszło nowe białko, więc sobie dzisiaj na pewno jeszcze zjemy. I co ja tutaj mam? Oprócz tego, że mam drugą baterię do aparatu, nie pytajcie dlaczego przyszła do Gymshopu, dlatego że jest zakupiona przez Gymshop. Batony dla Sylwii, to jest jej ratunek do pracy. Jak czasem nie ma opcji, to jest jej opcja posiłku. A teraz to, co lubię najbardziej, czyli po pierwsze beta-alanina, którą zaraz zarzucę, bo skończyła mi się bardzo dawno temu i przestałem stosować beta-alaninę, a w zasadzie nie wiem dlaczego, bo beta-alanina to jest dobra sprawa. To jest raz Milk Thistle dla Sylwii. Tutaj mamy oczywiście omega 3 w ilości większej. Ja kupuję z Alines aktualnie, dlatego że ma bardzo wysokie stężenie i jest naprawdę bardzo, bardzo fajną opcją. Do tego oczywiście magnezy, tutaj mam magnez klasyczny, cytrynian magnezu, tutaj mam magnez z potasem, który też uzupełniam, bo teraz bardzo dużo sodu spożywam plus magnezu, dlatego też ten potas warto jest uzupełnić. Natomiast pamiętajcie, że zanim ktokolwiek zabierze się za uzupełnienie potasu, sprawdźcie ile tego potasu macie w diecie, to raz. A następnie sprawdźcie sobie jonogram i sprawdźcie sobie ile tego potasu macie ogólnie systemowo, dlatego że suplementacja potasem może być niebezpieczna. Do tego K2 oczywiście, jak zawsze, melatonina na noc, Leaf, taki supportik od Alines, który często stosuję, coś dla leniwych śmieci takich jak ja, czyli tłuszcz w sprayu, żeby nie musieć rozsmarowywać oliwy. Oczywiście mój ulubiony Citruargin, tym razem wziąłem smak pomarańczowy, dlatego że jeszcze nigdy nie jadłem. Chociaż generalnie ja się takimi cytrysowymi smakami staram nie raczyć, bo zazwyczaj jak jest coś na przykład typowo cytrynowe i ma kwasek cytrynowy w składzie, to rozwala mi bebechy, więc liczę na to, że tak nie będzie. Do tego mono, bo promka była zacna. No i tutaj mamy tak, chocolate cookies małe, bo kupiłem na promie, to znaczy proma była taka, że jak brałem duży whey Belgian chocolate, to mały whey był gratis, więc grzechnie skorzystać. No i co tutaj jeszcze mamy? Oczywiście Fruity Pebbles, bo Sylwia bez tego żyć nie może, a i ja ostatnio wróciłem, bo no, z klejkiem jest sztosiwość, także tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze witaminę D3, która się ukryła. Całość wygląda następująco. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o moją suplementację, to jest tutaj sporo rzeczy, ale nie wszystko, więc wszystko Wam dogram już niebawem, a tymczasem już wypiłem swojego pre-workouta. Oczywiście Citruargin bez kofeiny, ale walnęliśmy sobie z kamerzystą po kawce, więc jestem nabuzowany. Lecimy na trening. Dobra, zaczynamy tutaj od ściągania troszkę z góry. Jak widzicie w chwycie takim V. Trzy serie, dwie serie takie klasyczne, czyli 8x10 do maksymalnego upadku. Trzecia seria będzie wykonywana w systemie rest pauzu, czyli będę robił około 10 powtórzeń do upadku, a następnie około tyle przerw pomiędzy seriami, około 10-12 sekundowych, aż nie zrobię wszystkich 20 powtórzeń, nie zmieniając oczywiście w trakcie ciężaru. Lecimy. After math, when I hate, I attack.
zasada, o której musicie pamiętać. Pamiętajcie, że jeżeli robicie treningi w systemie wysokointensywnym, to nie chcemy tracić siły na rozgrzewkę. Co ja mam na myśli mówiąc, nie chcemy tracić siły na rozgrzewkę? To znaczy, że zaczynam sobie piramidą w dół. Jak widzieliście, zaczynałem od mniejszego ciężaru na większą liczbę powtórzeń i teraz ciężar rośnie w trakcie rozgrzewki, ale ilość powtórzeń spada. Wygląda to mniej więcej tak, że zaczynamy powiedzmy od 3 sztabek na 15 powtórzeń, a kończymy na 6 sztabkach na 1-2 powtórzenia. Dzięki temu, zwiększając liczbę obciążenia, zmniejszając liczbę powtórzeń, zbliżając się do serii głównej, mamy wciąż maksymalną ilość siły na tej serii głównej, ponieważ układ nerwowy przyzwyczaił się do obciążenia, ale jednocześnie nie jesteśmy zmęczeni pod względem takiego zwykłego zmęczenia mięśniowego i możemy wykonać tą główną serię na maksymalnych obrotach. Polecam właśnie w ten sposób się rozgrzewać, jeżeli ktoś ćwiczy w takim systemie. Oczywiście taka sytuacja nie może mieć miejsca, jeżeli na przykład rozgrzewamy się klasyczną rampą, ale w takim przypadku jest to najlepsza opcja do tego, aby zoptymalizować naszą siłę w głównych seriach roboczych. Pasuje lecieć, zrobić USG barku chyba, bo powiem wam, że teraz drugi bark mi się odzywa. Normalnie nawet na presach tego nie czuję. Paradoksalnie teraz czuję to ściąganie w dół, ale moja fizjoterapeutka stwierdziła, że to jest po prostu kwestia problemów z przyczepem mięśnia dwugłowego ramienia. Gdzieś tam ten stan zapalny się pojawił. Oczywiście odpaliłem już TB500 BPC157, które jest dostępne z moim kodem na propeptydy.pl oczywiście. Natomiast no jednak nie jest to chyba tak powierzchowne, jak myślałem. Także będzie trzeba było wybrać się, sprawdzić to na USG. Nie jest to jakieś super mocne, nie dokucza mi to tak bardzo, że nie mogę trenować, ale jak widzicie dzisiaj full bluza on, tak żeby jak najbardziej ciepło w tych barkach trzymać, bo jednak no, to ryzyko kontuzji w tym momencie jest dla mnie absolutnie nieakceptowalne. Także staram się robić co mogę, choruję również jakąś maścią przeciwzapalną, staram się układać lodem ten bark, zobaczymy, staramy się to zniwelować. Też 2 razy w tygodniu chodzę do fizjoterapeutki mojej, która mi ten bark ogarnia, zresztą pewnie widzieliście, że co chwilę chodzę zbańkowany, głównie chodzi tutaj o klatkę, ale przy okazji klatki robimy też ten bark, także cały czas profilaktyka jest wdrożona i pamiętajcie, nie zaniedbujcie takich rzeczy, bo jak ciało wam daje sygnał, że coś się dzieje nie tak, to prawdopodobnie warto jest się tym zająć, zanim coś się zepsuje całkowicie. I jeżeli macie jeszcze ten bufor czasu przed totalną zagładą, to warto jest z tego buforu skorzystać i po prostu załatwić sprawę przed tym, jak będzie za późno. Jeden tip, który wam mogę sprzedać, progresujcie stale, progresujcie na tyle, na ile to możliwe, ale nigdy nie wychodźcie krok dalej niż powinniście. To jest rzecz, której się nauczyłem niedawno, mimo moich prawie 12 lat treningu w zapasie, ze względu na to, że bardzo często czujemy przypływ mocy, zwłaszcza jeżeli w pierwszej serii poszło nam bardzo dobrze i staramy się, że tak powiem, przeskoczyć o progresję dalej niż powinniśmy. W moim przypadku na przykład dzisiaj robiłem 91 na 10, czyli tam powiedzmy byłem prawie przy końcówce staku, a następnie teoretycznie mógłbym zmniejszyć o ten jedną sztabkę, dwie sztabki, żeby na tą samą liczbę powtórzeń się wbić, ale ostatnim razem zrobiłem 77 kg na 8, a plan zakłada 8 do 10. Jeżeli macie tak zapisane w planie, że macie ten margines kilku powtórzeń,
postarajcie się wykorzystać ten margines do tego, żeby nie zwiększać obciążenia, dopóki nie dojdziecie do zakresu końcowego. Czyli jeżeli przekroczę 10 powtórzeń, dopiero wtedy zwiększam obciążenie. Takie podejście zdecydowanie wydłuży Waszą progresję treningową, dając Wam potencjalnie znacznie więcej benefitów, jeżeli chodzi o kwestię budowy Waszej masy mięśniowej, bo perspektywa rozciągnięcia, że tak powiem, progresji w czasie jest zawsze lepsza niż wypalenie się po kilku tygodniach. Także jeżeli chcecie progresować, róbcie to konsekwentnie i z głową. Teraz będziemy robić metodę rest pause. Czym jest metoda rest pause? To po prostu taka metoda, która pozwala Wam wykonać więcej punktów upadku, niż zrobilibyście normalnie, a dzięki temu znacznie więcej objętości treningowej, bardzo wysokiej jakości. Robimy to w taki sposób, że dobieramy sobie ciężar na tyle, aby wykonać około 10 do 12 powtórzeń do upadku, a następnie przerywamy sobie pracę na około 10 do 15 sekund, nie zmieniając obciążenia i wykonujemy serię dalej. Do momentu, w którym nie wykonamy wszystkich 20 powtórzeń. Może wyjść Wam to w 3 seriach, może wyjść Wam to w 5 seriach, może wyjść Wam to w 8 seriach. To nieistotne. Ważne, żeby zrobić pełne 20 powtórzeń ciężarem, który normalnie wykonalibyśmy 10 do 12. Pytanie, jak zapisywać taką serię, w związku z tym, że jest to seria dosyć nierównomierna. Odpowiedź na to pytanie brzmi: mam wyjebane. Zapisuję to po prostu w taki sposób, czyli wpisuję sobie, że zrobiłem rest pause. Ile tych serii wyszło i tak dalej. Szczerze mówiąc, mało mnie to interesuje. Jestem prostym człowiekiem, kieruję się prostymi zasadami. Jeżeli czuję, że dałem Ciebie 100%, to jest to dla mnie w zupełności wystarczające. Kolejne ćwiczenie, jakie będziemy wykonywać, to jest ćwiczenie, które robię zamiennie, w zależności od rotacji. Czasem robię tą maszynę, czyli T-bar, kamerzysta niech pokaże. A czasem robię tą maszynę, czyli hammer w szerokim chwycie. Obie te maszyny atakują głównie górę i środek pleców, więc robię to sobie zamiennie, żeby po prostu móc maksymalnie wydłużyć progresję w obu tych liftach. I to jest fajna też akcja dla Was. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że szybko wypala się w danym ćwiczeniu na progresji, zróbcie sobie 2 rotacje danego treningu. Czyli jeżeli macie plecy na przykład raz w tygodniu, macie plecy A, plecy B, ruchy mechanicznie są bardzo podobne, dzięki temu uzupełniają się względem siebie w każdym tygodniu. Natomiast mechanika pracy w związku ze zmianą maszyny jest delikatnie inna, co pozwala Wam na stałą progresję w obu tych ruchach. Zatem normalnie wypalilibyście się powiedzmy po 4, 5, 6 tygodniach, a dublując jakby ten czas w związku z rotacją, wypalicie się po 8, 10, 12 tygodniach. Co jak widzicie, jest całkiem fajnym buforem, jeżeli chodzi o kwestię progresji, a jeżeli chodzi o kwestię progresji, to jest to oczywiście najważniejsze. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. To będzie top set. Generalnie powinienem ci dołożyć, ale po zrobieniu tej rozgrzewki stwierdziłem, że zostaję na tym ciężarze. Nawet jeżeli miałbym przekroczyć dzisiaj 10 powtórzeń, które zrobiłem ostatnio. Także no czasem trzeba, czasem trzeba. Nie ma co też się spinać, bo czuję, że coś akurat w tym ruchu dzisiaj ciężko. Dlatego, że ta rozgrzewka to ciężko. Zostajemy na osiopakach. Build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Teraz widzieliście, to metodyka, którą ukradłem z filmów brata Wilkina i Martina Fitzwatera, czyli stretch pause. Polega na tym, że robicie serię na maksa, następnie rozciągacie pod obciążeniem mięsień około 10 sekund, ktoś wam ściąga, taki drop set robicie, robicie z tym znowu maksa, znowu rozciągacie, znowu drop set, znowu rozciągacie. I to jest koniec serii. Całkiem fajna zabawa. Dobra, tutaj będziemy robić T-bar. No i znowu jest to ćwiczenie, które sobie zamieniam. Luki rozpisał mi jedną rotację. Akurat w tych ćwiczeniach. Natomiast ja sobie zmieniam co tydzień. Czyli w tamtym tygodniu robiłem wiosłowanie sztangą na chwytem w opadzie tułowia. Dzisiaj robimy T-bar wąskim chwytem również w opadzie tułowia. Zasada wam znana. Wydłużenie po prostu progresji w trakcie całego cyklu treningowego. Także fajna zabawa będzie, jak tylko złapię trochę oddechu. Awakened, I can taste it. We can make an impact, grab it, then take it.
Skończyliśmy właśnie T-bar, kończyliśmy dropsetem do goła, czyli wszystkie talerze zestripowane, ściągnięte, który się przyczepi po angielsku. Teraz przechodzimy sobie na hamera jednoroczne. Takie wiosłowanie, siedząc, łokieć blisko ciała, ciągniemy do biodra łokciem, tak żeby zaatakować mocno tę dolną część naszego grzbietu. I tutaj będą dwie serie, obie w granicach 8-10 powtórzeń. No i później pójdziemy sobie już na kolejne ćwiczenie. Ale zobaczcie to w dalszej części materiału. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill the engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. Watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me? Cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me. Jedna rzecz, z której ludzie, mam wrażenie, na siłowniach, zwłaszcza początkujący, trochę mało zdają sobie sprawę. Pozycja kości ramiennej w trakcie wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, dzisiaj pogadamy sobie o ćwiczeniach na plecy, będzie determinować to, jaką częścią pleców pracujemy. To znaczy, jeżeli wyciągniemy łokieć zdecydowanie szerzej i będziemy wiosłować na przykład w takim ustawieniu dłoni, znacznie mocniej będziemy angażować górną część pleców. To znaczy kaptury, mięśnie obłe i generalnie całą linię mięśni czworo i równoległobocznych. Jeżeli zaś złapiemy sobie w ten sposób i kość ramienna pójdzie nam naturalnie do środka w rotacji wewnętrznej, łokieć będziemy prowadzić bliżej naszego tułowia w kierunku naszego biodra, wówczas zdecydowanie mocniej będzie pracować mięsień najszerszych grzbietu, zwłaszcza jego dolna część. I to jest dość istotna informacja, jeżeli chodzi o kwestię budowania planu treningowego, a zwłaszcza budowania go w oparciu o nasze słabe punkty. Jeżeli brakuje nam tak zwanej szerokości, zdecydowanie więcej powinniśmy pracować na ustawieniach w rotacji wewnętrznej, gdzie kość ramienna idzie do środka i do biodra. Jeżeli brakuje nam tak zwanej grubości w naszych plecach, wówczas to ustawienie powinno być częściej wyrotowane na zewnątrz. Zapamiętajcie ten tip, a wasze plecy zdecydowanie zyskają na jakości. Lecimy dalej. Teraz będziemy robić przenoszenie linki wyciągu górnego w chwycie łamanym, to znaczy drążek łamany, po to, żeby móc lepiej spozycjonować rękę. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Generalnie będziemy się skupiać tutaj na dopięciu. To jest kolejna istotna informacja. Jeżeli robimy na przykład przenoszenie hantli za głowę na plecy, wówczas zdecydowanie więcej czasu powinniśmy spędzić w rozciągnięciu, ponieważ to tam znajduje się największe napięcie na mięśniach pleców. Natomiast w przypadku linek, gdzie dociągamy
drążek do biodra, zdecydowanie więcej czasu powinniśmy spędzić w tej szczytowej części, czyli gdzie napięcie jest największe, czyli w dole ruchu. Dzięki temu będziemy angażować zdecydowanie mocniej mięśnie pleców w najważniejszych punktach danego ćwiczenia. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break the glass, then this life's gonna eat em. Kolejny ćwiczenie, jakie będziemy robić, jest ściąganie z góry. Generalnie powinienem mieć tutaj wiosłowanie hantelkami w oparciu tułowia. Natomiast, tak jak mówiłem, robię sobie rotację. Tutaj teoretycznie pozycja jest z góry, ale będę robił to w takim ustawieniu, gdzie ręce idą bardzo szeroko. Dlatego też pracuję przede wszystkim ta góra pleców i środek. Także mniej więcej odzorowana jest mechanika pracy mięśni, które Luki chciał, żebym angażował, czyli tą górę pleców przede wszystkim. Na wiosłowaniach takich foczych, można powiedzieć, w oparciu klatki piersiowej na ławeczce leżąc. Ale sobie po prostu delikatnie zamieniam, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, wydłużyć progresję. No i też sobie troszeczkę urozmaicić, tak żeby z tygodnia na tydzień mieć po prostu coś innego w rotacji. Także to będzie ostatnie ćwiczenie na plecy dzisiaj. I potem zabieramy się za tył uda. To zobaczcie sobie za chwileczkę. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free.
So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Ok, teraz zrobimy sobie technikę, która osobom, które zakupiły mój już dostępny w linku, który jest podany w podpisie tego filmu, plan treningowy DC Stretch. DC Stretch to jest taka metoda wymyślona przez pana Dante Trudela, autora planu Dog Crap Training, czyli DC Training, pewnie znanego wam bardzo dobrze. Polega to na rozciąganiu mięśni statycznym pod obciążeniem. Generalna zasada jest taka, że tego typu rozciąganie po zakończonej grupie mięśniowej, którą trenowaliśmy danego dnia, zwiększa elastyczność i przestrzeń dla mięśnia poprzez rozciąganie powięźni mięśniowej. Powięź mięśniowa to jest nic innego jak taka błona okalająca wasze mięśnie. Jeżeli ta błona jest ciasna, mówiąc potocznie, to niestety mięsień nie ma odpowiedniej przestrzeni do tego, żeby rosnąć. Więcej na temat DC Stretchu dowiecie się oczywiście z mojego planu. Zachęcam do obejrzenia sobie mojego materiału, który znajdziecie gdzieś tutaj w podpisie tego filmu odnośnie właśnie tego planu. Jeżeli ktoś chciałby przejść przez 16 tygodni piekła, to serdecznie zapraszam. A tymczasem ja się wieszam. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want and I see. Plecy mamy zakończone. Zabieramy się teraz za tylną część uda, zaczynając od uginania pod udzi siedząc na maszynie w rampie. Przerwy między seriami będą około 90 sekund, w zasadzie nawet nie około, bo mam Iron Notes, tą aplikację, której używam i tam zaznaczam sobie dokładnie, ile przerwy będę robił między, jakby z każdą serią, więc jest to 90 sekund, zwiększam po prostu co serię obciążenie, trafiając cały czas w bodajże 12 powtórzeń. Musiałbym to sprawdzić. W każdym razie, jeżeli nie dam rady wykonać z danym ciężarem 12 powtórzeń, znaczy, że rampa się kończy. I wtedy wykonuję bodajże jeszcze jedną serię z tym samym ciężarem, albo z back-offem, już nawet nie pamiętam, powiem wam pewnie później. A na koniec wykonuję tak zwane partial reps, czyli tak dużo powtórzeń, na ile jestem w stanie zgiąć nogę chociaż o 1 cm. Czyli mówiąc potocznie, trochę szarpanka będzie na koniec, ale musimy mieć pewność, że nie ma już fizycznie więcej siły w tylnej części uda, zanim zejdziemy z maszyny. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Stop it up.
my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. To by było na tyle, jeżeli chodzi o uginanie. Teraz zabieramy się za ciągi z podstawek. Jedna seria w rampie. Lecimy od 6 dyszek na 8 powtórzeń. Aż nie dam rady zrobić 8. Chodzi o plecy, tyłek, tył uda, to jesteśmy w domu. Teraz lecimy na górę, zrobić brzuch i będę robił 3 ćwiczenia. Będą to odwrotne spięcia z nogami lekko do dołu, czyli na ławce skośnej. W takim ustawieniu, jak mówiłem wam w poprzednim materiale, czyli nogi kładziemy do siebie, takie ustawienie trochę na żabę. Pomaga to wyłączyć troszeczkę mięśni zginaczy bioder. Dzięki temu dużo mocniej pracujemy faktycznie mięśniami brzucha. Pamiętajcie, że przy pracy brzucha
skupiamy się na tym, żeby zbliżać talerz biodrowy do przyczepu początkowego, czyli do mostka. Jeżeli macie to ćwiczenie. Następnie będziemy robić spięcie brzucha na wałku. Zobaczcie sobie to na przebitce. A na koniec plank boczny. I to jest zamknięcie mojego treningu brzucha. Nie będę za wiele mówił przy brzuchu, bo trening zajął mi już w tym momencie 2 godziny 20 minut. Z brzuchem zajdzie mi około pewnie 2-43 godzin i zazwyczaj tyle schodzi mi ten trening. Głównie ze względu na to, że przyjęcie takich martwych ciągi, czy ogólnie przyjęcie jakieś takie złożone bardziej, robi nieco dłuższe przerwy. No i generalnie też tych ćwiczeń objętości jest całkiem sporo. Są rampy, na przykład teraz w martwym ciągu zrobiłem w zasadzie 7 serii, więc troszkę tego czasu schodzi, zanim dojdziemy do tego ciężaru właściwego. Stąd też ten czas się tak przedłuża, natomiast w trakcie treningu mam intraszejka, który składa się z 400 g dekstrozy, 30 g EAA, kreatyny, glutaminy, soli i tauryny. Wszystkie te rzeczy oprócz soli dostaniecie oczywiście z moim kodem na gymshop.pl, a całe hajsiwo, które z tego teoretycznie mógłbym uzyskać, zostanie wpompowane w ten kanał. A mam nadzieję, że czeka Was dużo niespodzianek. Oddychnąłem chyba się mówi. Mniejsza o to, wypierdzielamy na górę. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you gonna need some therapy. That's right, I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Skończyliśmy cały trening pleców, cały trening tyłu uda pośladka oraz cały trening brzucha. Brzuch i łydki robię naprzemiennie, to już pewnie wiecie. Czyli jeżeli dzisiaj robiłem brzuch, jutro będę robił łydki, pojutrze będę robił znowu brzuch. Brzuch i łydki mam również w dwóch rotacjach. Wszystko możecie znaleźć oczywiście na moim kanale. Ja przypominam tylko o tym, że można zakupować koszulki, zapierdalać trzeba, opaseczki, shakery oraz mój najnowszy plan treningowy. Wszystko, co potrzeba, znajdziecie tutaj oraz w podpisie tego filmu. Zachęcam Was również do korzystania z moich kodów na Gymshopie oraz na Propertydy oraz do stawiania mi kawki w celu wsparcia tego kanału. Szykuje się bardzo dużo podcastów z nowymi zagranicznymi gośćmi, jak również i seria z Lukim, która już niebawem na kanale, jak tylko Luki dojdzie delikatnie do siebie. No i oczywiście mam zamiar troszeczkę pojeździć po Polsce i poodwiedzać kilku fajnych zawodników. Dziękuję Wam za dzisiaj, jak ktoś dotarł do tego momentu. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i śledowania kanału dalej jak zawsze.
wszystkie te przedsięwzięcia, które właśnie wymieniłem, wspierają ten kanał, pchają go do przodu i tworzą naszą piękną komitywę. Także widzimy się już w następnym materiale. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6